Dzień dobry, dziś zapraszamy na spacer do Lasu Kabackiego. Gościem naszym jest Mariusz Prządak. Dzień dobry. Mariusz jest miejskim przewodnikiem, pasjonatem Ursynowa. Czy są jakieś sekrety związane z Lasem Kabackim? To, że mamy tutaj las, to zawdzięczamy dwóm osobom, Starzyńskiemu i Branickiemu, a tak naprawdę długą Branickiego. Tutaj w Lesie Kabackim pracowano nad łamaniem enigmy. Trochę przeraża mnie to, co się dzieje na polance za Lasem Kabackim. Kilkanaście ognisk nad lasem i nad polanką unosiły się kłęby dymów. No ludzie polubili to miejsce, nie do końca sobie zdając sprawy z tego, że są w zasadzie na granicy rezerwatu. Na przykład wchodzą już do lasu po chrust. Trudno nad tym zapanować. Za chwilę pewnie będzie ciemno w lesie. Czy włączamy lampki? Warszawa nadaje.